Cześć moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym odcinku z Akademii Jazdy Konnej Kutyki. Słuchajcie, nie ukrywam, że nagrywam jeden odcinek po drugim. Siema Eliza. Cześć, widziałaś może Kasię? Piękno mieć kamerę. Okej, sprawdzę tam jeszcze raz. Powiedz, ta twoja nowa współlokatorka... Irina? Co z nią? Wydaje się taka zamknięta w sobie. Czy wszystko z nią w porządku? Nie, no prawie doceniam to ujęcie kamery. Nie rozmawia szczególnie dużo ze mną, a o sobie to już w ogóle nic nie opowiada. Z innymi dziewczynami też nie ma kontaktu. Szkoda. Jak mamy się z nią zaprzyjaźnić, skoro ona z nikim nie rozmawia? Wiem, że a wy musicie z wszystkim przyjaźnić? Może wydusisz coś z niego. Jest teraz w bibliotece. Tak zrobię, dzięki. Mogę iść do Kasi, czy muszę zahaczyć o Alana? Muszę zahaczyć o Alana. Niestety. Obraz tonących się koni, które mogę mieć dzisiaj w pokoju. Wow. W ogóle będzie można jakieś pomyśleć nad zmianą ciuchów, w których Paulinka, że tak powiem, biega cały czas. To jest biblioteka. Hej ty, wyspana? Wszystko w porządku? Jakoś idzie. Wszystko w porządku. Muszę przyzwyczaić się na nowo do tych akademickich łówek. Uczysz się już? Kujon. Bardzo śmieszne. I ty przeciwko mnie? Chciałem tylko rzucić okiem. Słuchaj, Eliza bardzo mówiła, kujon, że rozmawiałeś z tą nową, Iriną. Przecież próbowałem, hashtag ale zazdrość. Mała jest uparta jak osioł. Nic z niej nie mogłem wyciągnąć. Czy ona nikogo nie lubi? Może uważa się za kogoś lepszego. Wtedy pasowałaby świetnie do akademii. Nie byłaby pierwszą, która tak myśli. Szybko udam, że to nie do mnie. Dzisiaj po południu pani Moro prowadzi lekcję, w której trzeba wziąć udział, jeśli chce się wypróbować nowy parkour nad jeziorem. Powinnaś choć raz zjawić się u niej. Chciała się z nami spotkać przy hali do ćwiczenia skoków. Zrobię to. Chcę koniecznie wypróbować nową trasę. Chcę. Dobrze. Słuchajcie, myślę, że skoczymy do miasta. Bo... chciałam może zmienić koszulkę, jeżeli damy radę. Byłoby nas na coś stać, bo nie mogę na tą białą patrzeć. Nie jestem fanką białego koloru. Konie i kucyki jak zwykle graficznie po prostu rządzą. O tak, macie szansę zobaczyć przekrój. Tak, to jest to. Wiem, cały czas tego pragnęliście. Ubrania codzienne, na poproszę. Paulinko, jakie ty możesz mieć blue? Ej, to jest niezłe, kosztuje dychę. To jest czarne, kosztuje 20. Bierzemy to. Te spodnie są niezłe, ale na razie na nie nie stać. Te są fajne. No, no to nas na razie stać nie będzie. Jakieś cichobiegi sensowne. Sensowne? Te są niezłe. No dobra, nie mamy wyjścia, na razie się zatrzymamy na koszulce. No i przynajmniej mamy kupioną. A coś dla Kunia sobie mogę kupić? Domyślam się, że uzdy i siodła będą po prostu w cenie... Nie ma tragedii. Ej, to za 50 jest niezła. Okej. Weźmy na razie. Myślę, że to jest to, które mamy. Za 3 dychy. Czy wy widzicie, jak to pięknie odstaje? Co mamy z uzdami? Za 15 możemy kupić taką czarną. No może za 25 jest, kurde no. Z drugiej strony tej uzdy na razie i tak nie widać.
pierdolimy. Weźmiemy mu z zielonym. To było za 30, dobra. To lecimy do... Tu teraz mamy... A, możemy sobie zakończyć. Mamy lekcję. Super, że Kasia ma taką samą koszulkę i siedzimy razem. Paulinka na pewno będzie szczęśliwa. Wyglądamy jak bliźniaszki, niech cię cholera weź się przebierz. Mam nadzieję, że na tym turnieju przytniemy lepiej niż ostatnio. Okej. Udaj się ze swoim koniem dochalić w siedem skoków. No to stajnia. Aha. No to dupa. Tu jest... Dobra, to przejdźmy tędy. Tu przynajmniej wiem... mniej więcej jak dotrzeć do stajni. Tup, 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 tup. Jak zarobimy hajsy, to koksamy Paulinkę, to koksamy konia. Będziemy po prostu mistrzami świata w Akademii Jazdy Konnej, konie i kucyki. Ja wiem, że to jest to, co byście chcieli, żebym osiągnęła w A, K, K, K i K. Maksiu, troszkę nie teraz. Gotowe. Bierz siodło, idziemy. Dobrze, koń później się tobą zaopiekuje. Co z jego kudłami? O, gotowe. Elo 750. Przekozak. Gdzie my mamy jechać? Hala ćwiczenia skoków? Ach, ta grafika. Widzicie, jak wam pokazałam piękną trasę, nie spodziewaliście się takiego objazdu. A tu cyk, a tu my. Naprawdę? Naprawdę jędrna zatrzymała się na krzaczku? Nie no, ale Paulinka teraz godnie wygląda, no to jest po prostu to. Bardzo dobrze, że już jesteś. Jesteś jedną z ostatnich. Mam nadzieję, że nie będziesz się tak guzdrała przez cały rok. Nie będę tolerować opieszałości i niedbalstwa. Jezus, trzeba jej przeczyścić koń. Co mówisz? Cieszę się niezmiernie, że mogę wziąć udział w pani kursie. Bardzo dobrze. W ogóle ona stoi tam. W tym treningu chodzi o to, by bezbłędnie przejechać parkour w możliwie najkrótszym czasie. W tym celu musisz przed przeszkodą... Aha, dobrze, tak. Jestem doskonała w tym, co robię. No może niekoniecznie. Super, a więc zaliczyłaś wprowadzenie. Czy możemy wyruszyć w kierunku jeziora i wypróbować nową trasę? Pewnie. Dawaj, moja mała nieźle się napracowała. Nie chcę wiedzieć, o co jej chodziło. Porozmawiaj z Kasią i panią Mono. Bardzo dobrze zdałaś egzamin wprowadzający. Możesz teraz sama przejść trasę, ale nie wymagaj od siebie zbyt dużo. Jak dotąd jeszcze żaden mistrz nie spadł nam z nieba. Nie spadłam z nieba, tylko przyjechałam, więc...
A może bym tak na początek o konia zadbała. Dopiero później poszła sobie pojeździć z kachą. Mój konik taki biedny, usyfiony. Moje maleństwo usyfiło mi się. Jędrny mi się usyfiła. Usyfiła mi się jędrny. No niestety tak wyszło. Mogłam cię w sumie nazwać Kabanos. Możemy ci zmienić imienie, nie możemy. Dobrze, Kabanosie, będziesz Kabanosem. Pomimo tego, że jesteś jędrny i że jesteś klaczą. Też jest napisane, że jesteś koniem. Kto by się tam przejmował płcią, gender w grze z dawnych lat? Chodź, wyczeszę warkociki, bo ci się usyfiły pięknoty, ty moja. Ty mój diwi diwi, po prostu mój konicek, mój. Moje maleństwo, mój kunik, mój kunik. No nie majtaj mi ogonem, jak cię czeszę! Zwłaszcza, że ci się ogon łamie. Cudowna grafika. Ja mam z tą grzywę wyczas... No gdzie ten łeb opuszczasz? Trzymaj poziom, prezentuj się tu ładnie. I co, jak mam warkoczyki, to ich wyczesać nie mogę? Dobra, jakoś pykło. I kopytko. Dopieścimy kopytkunia, no. Masz przepiękne. Dawaj mi powiadomienie, że mój kuń jest czyściutki. Dobra. Olej to. Jak to mówię o Kasi, jak kocha, to poczekam. Ano to. Idziemy. Myślę, że możemy zacząć od wyrzucania gnoju. Pamiętajcie, żeby to zrobić na wdechu. Ole ma bobów. Nadziabała bobów. No dziobnij, że tego boba. Czym oni cię kurwa karmią, że ty takie boby sadzisz? Dziaba, dziaba, dziaba. I teraz to. I to. I to. Dlaczego na obrazku mi się jakiś owcy koń pojawia? Dobrze. Jeb mi te graby. Znaczy, połóż graby. No o to mi chodziło. Max przynajmniej nie będzie dupy zawracał, że ej, twoje kanie brudne, nie zadbałeś, zesprzyj ci pani dyrektor i będzie truła dupę, że o konia nie dbasz. W ogóle ty jesteś adoptowana i nikt cię nie kocha. Matka cię u nas zostawia i mówi, żebyśmy cię nie zwracali. Tak jest. Ach, ten kran magiczny. Ta gra jest po prostu przekozacka. A chociaż tak w miarę na lewo, chociaż mam wrażenie, że ostro nie trafia, ale... Ustalmy coś, Paulinka nie jest od trafiania. Paulinka jest od ujeżdżania koni biznesmenów. Partnerów biznesowych Norka. Norki. Jakkolwiek jego pseudonim na gangu dzielniczanym nie brzmi. Sypuj. Dobra, nakarmiliśmy konia. Nie wiem, czy mogę mu założyć siodło, jak jest na tym, na patoku, to go tu przyciągnę. Mhm.
Dobra. Teraz mogę go ubrać i lecieć z kachą na trenowanie parkoura, który mi wszedł prawie perfekcyjnie. Tak, koniec piękny, gotowe. Nasz jędrny. Dawaj, kocha, jedziemy. Którędy? Tędy, dojedziemy tędy. No to dawaj. Kocha, mam nadzieję, że jedziesz za nami, a nie trzeba z tą pogadać. Jak ja tam pojadę i okaże się, że się muszę wracać, bo Kaśka za nami nie jedzie. O, jedzę. Nie to, żebyś Kasia mogła prowadzić, nie? Bo... ja to na przykład ni cholery nie wiem, gdzie mam jechać. To chyba nie tędy. Kasia, mam nadzieję, że się nie zgubiłaś, jak się tak ładnie prowadzę. A nie oszukujmy się, prowadzę ją bardzo ładnie. Okej, ale skoki mamy plus 5. Trzeba się dowiedzieć, gdzie się robi reszta. Kasia? Nie wiem, trzeba się z panem z nim pogadać, czy jak? To gdzie ci nie przechodzi się za koniem? Kasiu? Kasiu? Chcę później wybrać się do mojego konika. Pójdziesz ze mną? Kasiu? Kasiu? Dwa, jeden, teleportacja? Chcę później wybrać się do mojego konika. Pójdziesz ze mną? Kasiu, ale ty jesteś na swoim koniku. Nie, nie głasz go. Chcesz na niego wsiąść. Chyba, że trzeba podjechać bardziej tam na start. Może ona dlatego nie zajarzyła, bo pojechałam za daleko. Chodź tu, kacha. Ojej, tu jest naprawdę przepięknie. O. Zniosę nawet obecność mademoiselle. Zgadza się, trasa była wspaniała. To naprawdę prawdziwa atrakcja Akademii. Na wprost wybudowano trasę dla miłośników rowerów górskich, ale tam nie możemy wjechać na koniach. Chłopcy, którzy tam przesiadują, są głupi jak stado baranów. Naprawdę? Ale chłopcy w naszej Akademii są raczej ciepli, więc... Jasne, chodźmy. O.
było dźwięku przejeżdżania po kładce. Dzięki, Freddasu! Widzicie, ja chciałam wyeliminować tę konkurencję. Już w drugie drzewo mnie władowała. Lampucera. Trzej było nie ufać. To było wiadome nie od dzisiaj. Po prostu intrygi na każdym kroku. Lampucera blond, no. W ogóle nie wolno tam jeździć konno. Pokażesz mi? Pewnie, jedźmy, no. Najinteligentniejsze to one nie są. Patrz, Wendy i Connie. Czy to nie słodki widok? Co z was za durnie? Ty, to była Wendy? Nie, myślę, że to jest Connie, ale nie jestem pewny. A co z wami? Nie szukamy zwady. Uważajcie, żebyście nie weszli na nasz tor z tymi swoimi szkapami. Jeżeli śladami podków zniszczycie nasze ścieżki, oj, będzie jazda. I jeszcze te końskie placki, obrzydlistwo. Bez obaw nie zniszczymy wam waszego placu zabaw. Nie ma powodu, aby się tak bezczelnie wozić. Dobra, jest już i tak wystarczająco słabo, bo tu wszędzie cuchnie stajnią. A właściwie co to były za typki? Nie mam pojęcia. Krzysiek myślę, że ten. Nie lubią koni. No. I oczywiście nie lubią też dziewczyn. Najlepiej ich zignorować. Nawet ten oni są ciepli. Boże. Wreszcie wszystkie istotne rzeczy dla danej pory dnia. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że my sobie... podjedziemy jeszcze do stajni i będziemy kończyć odcinek. Ja zależnie od tego, co mi napisaliście pod poprzednim... albo sobie pozarabiam jakieś hajsy, albo coś będę kombinować. Mam wrażenie, że nie tutaj miałam jechać. Serio mi przez to nie przejedziesz? Dziękuję, kuń. No kabanus, no we! Chcę zawrócić i jechać w lewo. Czyli jednak tędy. Tak? Tak. Co też tu się dzieje? Mogłam zostawić kaskę? Mogłam. Wracaj się samą, już się zgubić lampucerą, potem jak mnie wwiozłaś w drzewo. Zasucz. I człowiek z taką w pokoju mieszka, nie? Się trzeba męczyć z badziewiem. Odstawimy sobie konia do stajni, co by znowu z dupy nie strzelali. Paulinko! Urałaś konia, nie będziemy tego tolerować! Sraty taty, gacie w kraty! No zsiądź. Ło! Nawet go rozsiodłała, wow! Nie, ta gra jest jednak zdecydowanie zaawansowana. Co, rzucisz gdzieś siodło? Ta, trzaśnij! Good job! Paulina po prostu się buntuje. Dobra, misiaki, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, lewidziane, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!